Siema, z tej strony Michael, a to jest 14. runda sezonu 2012. Przed nami Grand Prix Singapuru. Jeśli chodzi o strategię, no to zjedziemy na tym okrążeniu, na którym nam tutaj proponowali. Nie będziemy przedłużać o jedno okrążenie, no bo tutaj na tym torze opony zużywają się szybciej. No i nadcinka nie daje tutaj takiej przewagi. Jesteśmy już na polach startowych, a dokładniej to znajdujemy się na 7. polu. Zgasły czerwone światła. No chyba za szybko wrzuciłem tą trójkę i niestety tracę. Ale tutaj w jedynce po szerokiej spróbujemy. W kontakcie z Kobayashim. Jesteśmy aktualnie na 8, 7 pozycji, już 6. Jakoś się tutaj przycisnęliśmy. I teraz już pod prawy łokieć Felipe Massy wchodzimy. Drobny kontakt z kierowcą Ferrari. Duży ucisk z tyłu Batona, wykorzystujemy to. Jesteśmy już na 4. pozycji. Tutaj mamy jeszcze do czynienia z tą starą nitką, ta słynna szykana w Singapurze. Przesuwamy się na 3. lokatę. Udało wyprzedzić się Sebastiana Vettela. Tutaj w sumie też możemy powiedzieć, że jedziemy starą nitką. No bo w tym sezonie przecież tu była zrobiona po prostu prosta. Ale rok temu jeszcze jeździło się właśnie tędy. No i to chyba ma wrócić z tego, co kojarzę. Ten układ. Bo tutaj zmieniono tą nitkę. Zrobiono tą prostą tylko dlatego, że tam były jakieś remonty, coś takiego. No teraz troszkę przegapiłem punkt hamowania, znajdujemy się poza torem. Straciliśmy trochę czasu i chyba też pozycję. Wysiada nas Sebastian Vettel, ale teraz zakręt w prawo, więc to będzie nasz zakręt. Ale no nie odpuszcza Vettel. Delikatny kontakt, no może nie taki delikatny, ale jest przed nami Niemiec. Oczywiście spróbujemy to jak najszybciej odzyskać. Znowu doszło do kontaktu, dosyć takiego mocnego, ale Niemiec jest cały czas przed nami, chociaż teraz po zewnętrznej próbujemy. No przyblokował nas troszkę. Twoje tylne koła są chyba zimne, spróbuj je rozgrzać. W tym samym miejscu, co na poprzednim okrążeniu, wyprzedzamy Sebastiana Vettela, tylko świetny tym razem ruch, atak po wewnętrznej. Można powiedzieć, że to był taki dive bomb. Dostaliśmy informację, że nasz kolega zjechał do alei serwisowej. No widziałem tam wcześniej już na mapie, że zjeżdżał. No i dosyć wcześniej, bo już na 4. okrążeniu. Ogólnie on tutaj może jechać na 2 pit stopy, bo tutaj boty czasami tak jeździły, z tego co kojarzę. No oczywiście no nie opłaci mu to się, zobaczymy jak to będzie wyglądać. A my teraz trochę
trochę błędów i tuż za nami jest Jenson Button już. Właśnie Jenson Button, a nie Sebastian Vettel. Trochę się na mnie pozmieniało. Alonso i Hamilton no mają bezpieczną, naprawdę bezpieczną przewagę nad nami. Uważamy, że bolid za tobą jedzie na pełnych obrotach. Próbuję zmniejszyć stratę. Okno boksu jest otwarte. Zjedź w tym okrążeniu. Zjazd do boksu, zjazd do boksu. Alonso zjechał do alei serwisowej. My również na tym okrążeniu zameldujemy się u naszych mechaników. Jenson Button za nami zjechał również. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj teraz. Uważaj, żeby nie przejechać białej linii, kiedy wyjeżdżasz z boksów. Inaczej zarobisz karę. Obok nas Vitali Pietrow, a właściwie już przed nami. No tutaj mamy rzadko okazję oglądać bolid Caterhama i Vitalia Pietrowa. No i dosyć szybko z nim sobie poradziliśmy. Chociaż może się za nami trzymać, bo nie wiem, na cały czas na opcjonalnych oponach. Zobaczymy, czy my już będziemy mieć przewagę na tych oponach podstawowych. Czy jednak Pietrow się z nami trochę potrzyma. Na razie no, dotrzymuje nam tempo, ale no ja tutaj za wybitnie nie jadę.
sądzimy, że jadący za tobą samochód stara się oszczędzać paliwo. Nie wiem, jak to się stało, ale właśnie wyjechaliśmy przed Lewisem Hamiltonem i to z fajną przewagą. Czy tam były jakieś problemy w alei serwisowej? Czy popełnił jakiś błąd? Bo przecież traciliśmy do niego no, z 7 sekund. Utrzymujesz tempo wyścigu, tak? Trzymaj. Mamy naprawdę bardzo dobre tempo. Doganiamy Fernando Alonso błyskawicznie. No strasznie się teraz nakręciłem, żeby dogonić tego Alonso, no i pojawiają się przy tym niestety błędy. Tak to już jest, jak się naciska. No i na tym niestety tracimy. Także trzeba na spokojnie tutaj próbować. Nie masz dużej przewagi nad samochodem z tyłu, tylko 2 sekundy. Mieszanka trzecia, trzeba wskoczyć na wyższe obroty, mamy szansę na lepsze miejsce. No Luis też ma dobre tempo, nie odstaje od nas jakoś bardzo. No właśnie teraz wykręcił najszybsze okrążenie wyścigu. Romeo właśnie wjechał do boksu. Przed nami ma 3 sekundy przewagi. Jesteśmy szybsi od już tylko 3 sekundy straty do Fernando. Po przejechaniu samego trzeciego sektora odrobiliśmy kolejne 0,6, no tempo jest naprawdę dobre. A teraz niestety uślizg, no i tracimy ten czas. Genialne okrążenie. A przed chwilą mówiłem, że jak się naciska, no to popełnia się błędy. I trzeba po prostu uważać i na spokojnie. Ale niestety, no presja rośnie, okrążeń coraz mniej. Do końca zostały 3 okrążenia. Aktualna strata do Fernando Alonso to 2,3 sekundy. Tyle samo do nas traci Lewis Hamilton.
Także powoli się zjeżdżamy. Naciskaj na bolid przed nami, może popełnił jakiś błąd. Strata to zaledwie 2 sekundy. Poziom paliwa wygląda dobrze, ale będziemy go obserwować. Strata do bolidu przed nami wynosi około 2 sekundy. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie, niecałe 1,5 sekundy straty do Alonso. No tutaj zostało mało okazji, będzie ciężko to zrobić, ale może popełnić jakiś błąd. Jestem strasznie nagrzany na zwycięstwo w tym wyścigu, bo taka pogoń jest naprawdę emocjonująca, wymaga dużo skupienia, idzie się trochę zmęczyć przy tym. Jeszcze jeden sektor do końca wyścigu, sekundę tracimy, no tutaj już nie będzie nigdzie okazji, ale naprawdę było blisko, naprawdę emocjonujący wyścig, przynajmniej z mojej strony, no bo no w sumie nie było za dużo mijanek, poza tymi pierwszymi okrążeniami,
ale ta pogoń sama była naprawdę emocjonująca, bo cały czas się zbliżamy, no. Z dwa okrążenia może, albo nawet jedno i by się udało. To Fernando Alonso wygrywa Grand Prix Singapuru, my kończymy na drugiej pozycji, Lewis Hamilton jest trzeci, co jest dla nas najważniejsze, bo powiększamy naszą przewagę o kolejne 3 punkty. Wspaniały wyścig, fantastyczny, 18 punktów. No i tak prezentują się wyniki tego wyścigu, za chwilę przejdziemy sobie do klasyfikacji mistrzostw. No i w tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zapraszam również do opisu. No i będę się już z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.